Cześć Wam, z tej strony Adiki, witam Was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy Baro, który przybył na ziemski przekaźnik Strata. Tak, a więc cóż tym razem Baro ma dla nas? Na samym początku widzimy Sugatrę, Renala, później mamy rozpruwacz Corpus Prime do broni białej, mutator snajperski Prime do snajperek, kurs kolizyjny, czyli obrażenia miażdżące do karabinów, pustoszyciel Prime, czyli obrażenia krytyczne do strzelb, Veritux Prisma, na ramienniki, na golenniki, na pierśnik Harkonar Wraith, również płaszcz Harkonar Wraith, czyli Sayandana, maska strażnika Katir, Oculus Katir Atmos dla naszego operatora, skórka Elixis do Tigrisa, glyf pryzmatycznego Kubrowa, Greenlock Prisma, Glaxion Vandal, 3-dniowy wzmacniacz wypadania modów, skórka Cydonia do Mantisa, bazgranina Keydrive, niebieskie Safari Katir, kartę Prex, miecze podwójne skórka Lemnas, efemera ścieżki Fae, misja na pustynnego władcę Narosa i oczywiście dalej mamy tutaj skórki Dnia Umarłych do Mrocznego Miecza, Dreda, jak i zbroja Kawata. Oczywiście jest również glyf w mym brzuszku. Tak, a teraz co warto kupić, żeby sobie nieco zarobić? Na pewno kilka sztuk Veritux Prismy. Jak najbardziej zawsze znajdzie dla siebie swojego kupca. Później Greenlock Prisma, Glaxion Vandal również takie do 100 platyny potrafią osiągnąć, czasami więcej. Też można je sobie kupić, żeby właśnie na nich zarobić. 3-dniowy wzmacniacz wypadania modów. Jeżeli macie problemy, powiedzmy, z kredytami czy też z endo, mody zawsze są dobrym sposobem, żeby właśnie pozyskać trochę kredytów, trochę endo, bardziej endo. Po prostu wymieniając wszystkie duplikaty, które mamy. Także jak najbardziej warto sobie to kupić. Nie ma tutaj takich dużych możliwości zarobkowych, ale te trzy bronie, te trzy elementy wyposażenia jak najbardziej można kupić, żeby sobie właśnie na nich zarobić. Pustoszyciel Prime, ewentualnie rozpruwacz Corpus Prime. Tak, parę sztuk można powiedzmy kupić, żeby sprawdzić, jakie ceny to może osiągnąć. I to było wszystko, jeżeli chodzi o zarobki na tym Baro. A Wam jak się podoba ten Baro? Czekaliście na coś specjalnego? Dajcie znać w komentarzach.